Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podczas spotkania z absolwentami wyższych uczelni wojskowych powiedział, że Białoruś nie chce wojny. Dokładny cytat, idąc za rządową agencją Białta, brzmi tak. Będziemy walczyć tylko wtedy, gdy buty obcych żołnierzy stąpią na naszą ziemię. Będziemy robili wszystko drogą dyplomatyczną, by uregulować nasze relacje z sąsiadami. Koniec cytatu. No i tutaj prezydent Białorusi dodał, że złożył takie propozycje uregulowania relacji wzajemnych zarówno z Polską, jak i z Litwą, ale obecnie jest brak jakichkolwiek wzajemności ze strony właśnie Warszawy i Wilna. Należy także zwrócić uwagę na działania dyplomatyczne nowego ministra spraw zagranicznych Białorusi, Maksima Ryżankowa, który również wystosował takie, taką propozycję do, stron, do strony polskiej. Powiedział dokładnie, to jest cytat: jesteśmy gotowi przyjąć każdą polską delegację, wszystkich polskich ekspertów, specjalistów, przedstawicieli kierownictwa, aby wspólnie przyjrzeć się sytuacji. Na granicy. Na zachodzie rozpowszechnia się wiele fałszywych informacji. Mówi się, że na Białorusi istnieją obozy szkolące imigrantów do nielegalnego przekraczania granicy, ale stanowisko białoruskiego kierownictwa jest jednoznaczne fakty na stół. Jeśli wiecie, gdzie znajdują się te obozy, oraz jakichkolwiek przedstawicieli organów ścigania Białorusi, którzy są zaangażowani w takie działania, Proszę przyjdźcie, wskażcie nam dowolny punkt na terytorium Białorusi, a my zapewnimy Państwu dostęp, a te fejki zostaną zlikwidowane. Ale strona polska odrzuciła tę propozycję. Koniec cytatu. To jest taki szerszy cytat z nowego szefa msz Republiki Białoruś. No i też warto zauważyć jak reaguje strona polska. I jak dotąd decydenci w Warszawie nie odpowiedzieli na te propozycje białoruskie, propozycje Polski tutaj są cały czas niezmienne, czyli domaganie się zaprzestania Sprowadzania migrantów z państw trzecich na granicę, przekazania zabójcy polskiego żołnierza Mateusza Sitka i uwolnienia Andrzeja Poczobuta skazanego na 8 lat Łagrów. Warto także podkreślić, że strona polska 10 lipca bieżącego roku czasowo wstrzymała przyjmowanie ciężarówek przez przejście na granicy polsko-białoruskiej w Kozłowiczach. Też warto zauważyć, że podczas wizyty w Chinach prezydent Andrzej Duda podjął Mował temat właśnie sytuacji na granicy. Potem już Polska także wysyłała Białorusi takie różnego rodzaju sygnały, nacisku, którym były szczegółowe kontrole w terminalu w Małaszewiczach, no bardzo ważny terminal, który obsługuje transporty towarów z Chin ale jak widzimy ta polityka nacisków Warszawy na Mińsk nie przynosi rezultatów, właściwie przynosi rezultaty odwrotne od zamierzonych. Zresztą od chwili objęcia urzędu prezydenta Białorusi przez Aleksandra Łukaszenkę w 1994 roku te relacje wzajemne nie są delikatnie mówiąc najlepsze. Ta polityka, a właściwie strategia mająca na celu izolowanie Białorusi i próba wywierania nacisków na przemiany wewnętrzne, wewnątrz polityczne, wewnątrz systemu politycznego, przemiany ustrojowe na Białorusi, okazała się kompletną klapą, okazała się absolutną klęską polskiej dyplomacji, czego najlepszym dowodem jest przystąpienie w bieżącym miesiącu Białorusi do szanghajskiej organizacji współpracy. To, że obecnie odbywają się jeszcze ćwiczenia białorusko-chińskie, to, że żołnierze chińscy są przy granicy z Polską, z Unią Europejską, z NATO, pokazuje jak mocno zmieniła się sytuacja geostrategiczna państwa polskiego i jest to sytuacja, którą no, Polska ma w dużej mierze na własne, na własne życzenie. Z Łukaszenką należało rozmawiać, należało negocjować, należało wciągać. Białoruś, w powiedziałbym orbitę wymiany handlowej z Polską, tak aby Białoruś miała istotne handlowe, gospodarcze interesy z tym, aby integrować się nie tylko ze wschodem, ale także z zachodem, i to jest elementarz geopolityki, elementarz geostrategii. Tego nie udało się zrobić, i cała strategia jagielońska, nazwijmy to która była realizowana i jest realizowana bardzo nieudolnie zresztą także przez decydentów w Warszawie, skończyła się wepchnięciem Łukaszenki w objęcia Putina, a obecnie także. Xi Jinpinga i warto mieć to na uwadze, patrząc na propozycję Maksima Ryżenkowa. To doświadczony dyplomata, nowy szef białoruskiego MSZ, absolwent prawa na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Od 1994 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był także pracownikiem ambasad, ambasady białoruskiej i w Izraelu, i ambasady w, w Polsce. Zresztą to też ciekawe, Ciekawy, ciekawy czas w jego karierze dyplomatycznej. Lata 2003-2005 to pełnienie przez niego funkcji radcy w ambasadzie, w ambasadzie białoruskiej w, w Polsce. W 2005 wybuchł ten słynny konflikt z powodu. Z powodu no, tych nacisków na Związek Polaków na, na Białorusi, wydalenie pierwszego sekretarza ambasady polskiej Marka Bućki, no i w ramach retorsji Ryżankow został zmuszony, czy poproszony o opuszczenie, o opuszczenie Polski. Także ten, ten tutaj jakby obecny szef msz białoruskiego doskonale zna. Te napięcia i te pola konfliktów w relacjach, w relacjach wzajemnych. Jest doświadczonym politykiem, człowiekiem, który dobrze zna prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. Od grudnia 2016 roku pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa administracji prezydenta Białoruś. Także no, jest to na pewno doświadczony, doświadczony urzędnik, doświadczony dyplomata, który rozumie wagę i znaczenie relacji polsko-białoruskich i byłoby bardzo źle, gdyby. Strona polska całkowicie zignorowała zmianę na fotelu szefa MSZ Białoruskiego. Oczywiście też trzeba mieć perspektywę przyszłorocznych wyborów prezydenckich w Republice Białoruś. Warto nie popełnić tych błędów, które zostały popełnione. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku, pamiętamy te wszystkie naciski, te, to podburzanie opozycji, tak zwanej opozycji białoruskiej na terytorium państwa polskiego, próbę przygotowywania jakiejś kolorowej rewolucji na Białorusi. No to skończyło się fatalnie, to skończyło się jeszcze większym uzależnieniem Białorusi od, od Rosji i warto, aby tego po prostu błędu nie popełnić. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsza normalizacja relacji z Białorusią i Rosją. I nie chodzi tutaj o wchodzenie w jakieś sojusze polityczne czy wojskowe, chodzi o przywrócenie dobrosąsiedzkich relacji, chodzi o normalizację relacji, która pozwoli na utrzymywanie normalnych relacji handlowych i normalnych relacji. Gospodarczych tworzy się swego rodzaju strategiczne okno możliwości. Okno, które nie będzie otwarte zbyt długo. Mamy zmianę na stanowisku szefa białoruskiego MSZ-u. W przyszłym roku odbędą się wybory prezydenckie na Białorusi. Warto, aby nie powtórzyć tych błędów, które były. Popełnione w roku 2020. Warto także zauważyć, że prezydent Aleksander Łukaszenka próbuje odgrywać rolę mediatora, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, a przecież zakończenie tej wojny, jak najszybsze zakończenie, leży w żywotnym interesie państwa polskiego i naszego narodu. To jest jakby kwestia oczywista. W związku z tym jest no, wielce pożądane, aby Decydenci w Warszawie podjęli konkretne kroki, które pozwolą, aby usiąść do stołu rozmów ze stroną białoruską i właśnie porozmawiać o tej normalizacji relacji wzajemnych i rozwiązaniu kryzysu na granicy. Żadne takie buńczuczne tutaj zapewnienia o zbrojeniach, o czym zresztą mówiłem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, to nie rozwiążą tego problemu. Nie ma innego sposobu rozwiązania problemu na granicy, sensownego rozwiązania oczywiście, niż tylko to, 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 to dyplomatyczne, dyplomatyczne rozwiązanie to, aby usiąść do stołu rozmów i negocjować. I to jest dzisiaj niezwykle istotne strategiczne zadanie przed polską dyplomacją. Dziękuję państwu za uwagę.